Co było, trenerze, dziś większym problemem dla rekordzistek? Wytrzymanie trudów tego spotkania w tropikalnych warunkach czy rywalki z Wrocławia? No na pewno warunki, bo też nie ukrywamy, że nasza kadra ze względu na kontuzję jest dość mocno okrojona i było to dzisiaj widać szczególnie w drugiej połowie, gdzie zabrakło nam z ławki właśnie wsparcia i myślę, że to był kluczowy aspekt, jeśli chodzi o końcowy wynik. 1-1 w pierwszym spotkaniu w obliczu rewanżu. Szklanka jest do połowy pusta czy pełna? No z perspektywy meczu to nawet bym się przyznał do tego, że ja się cieszę z tego remisu, bo druga połowa to myślę, że Śląsk troszeczkę nas zdominował i nie było takich klarownych sytuacji z naszej strony, więc pomimo to, że straciliśmy bramkę u siebie, to uważam, że nie jesteśmy bez szans w rewanżu. No właśnie, nie wdając się w jakieś szczególne arkana i tajniki taktyczne, ale czy są już pomysły i sposoby na to, jak wywieźć korzystny dla siebie rezultat z Wrocławia? No na pewno musimy strzelić jedną bramkę więcej od rywalek, a ze strzelaniem bramek to no ja sobie nie przypominam meczu, gdzie nie strzeliliśmy bramki, więc jest to jakiś tam fajny prognostyk do patrzenia optymistycznie na mecz we Wrocławiu, więc myślę, że damy radę. No, dziewczyny są ambitne i dzisiaj też zmieszanymi uczuciami są po tym remisie, więc myślę, że damy z siebie wszystko i przywieziemy awans z Wrocławia. Czyli wiara i nadzieja nie tyle w ilości, co w jakości. Tak, zdecydowanie w jakości, bo mamy problemy, no niestety nie da się ukryć, ale mamy wąską kadrę przez cały rok, jeszcze parę dziewczyn wypadło, dość poważne kontuzje i odczuwamy to, jedziemy już na oparach i ja się cieszę, że już za tydzień jest ostatni mecz, bo dziewczyny tutaj też niektóre w pierwszej lidze grają i też już widać po nich, że też już czekają na ten odpoczynek, no ale jeszcze jedno zadanie mamy za tydzień i mam nadzieję, że będziemy świętować i przerwa będzie udana. Zatem powodzenia w rewanżu. Dziękuję.